Witam was, przyjaciele. Chciałam wam powiedzieć o tym, że ponad 10 lat temu miałam wielki przywilej, żeby poznać osobiście Zbawiciela całej tej ziemi, całej ludzkości. Poznałam go osobiście. Wiecie co? Bo w tym kraju pełno jest religii i religia ci mówi, co masz robić. Masz jakieś 10 przykazań robić, masz spełniać jakieś uczynki dobre, masz się trzymać od złych, 10 przykazań trzymać, aby być zbawionym. Albo masz różne sakramenty, różne tego typu rzeczy robić, różne rytuały. Przyjaciele, ale to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że żadna religia, ale to żadna religia nie jest drogą do Boga. Powiem dalej, że w religii nie ma Boga. W religii po prostu nie ma Boga. Jest to system jakiejś ludzkiej tradycji, która próbuje wyrzeźbić jakąś tam drogę. Taką drogę, ale przez to, że próbuje wyrzeźbić drogę opartą o człowieka, czyli każda droga w religii jest oparta o ciebie. O ciebie tak naprawdę. Czyli o twoje uczynki, o twoje sakramenty, o twoje uczęszczania do kościoła, albo nie uczęszczania do kościoła, albo czy zrobisz tyle różnych dobrych uczynków, albo czy będziesz się trzymał od jakichś grzechów i złych uczynków. Ale to jest totalnie odwrotnie. Zbawienie jest totalnie odwrotne. Ono w ogóle, ale to w ogóle nie zależy od ciebie, od twoich uczynków, od twoich starań. I to jest ta dobra nowina. Przyjaciele, to jest fantastyczna nowina, że to nie ty musisz się starać, żeby zasłużyć sobie na cokolwiek. Że jest jeden uczynek wykonany przez Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa. On wykonał ten najwspanialszy, najważniejszy uczynek, który jest źródłem zbawienia każdej osoby tu na ziemi. Ale jeżeli ty tego nie... Jeżeli tego, przyjacielu, nie przyjmiesz, to nie jesteś zbawiony. Idziesz taką wielką, szeroką bramą. Idziesz prosto w przepaść. I w tej przepaści jest śmierć. I jest całkowite oddzielenie od Boga. Chodzisz sobie i myślisz, że Boga nie ma, ale to dlatego, że Go nie dostrzegasz. Nie dlatego, że Go nie ma, ale dlatego, że Go nie dostrzegasz. A Go nie dostrzegasz dlatego, że masz obumarłego ducha. Masz obumarłego ducha. Ten duch nie jest wrażliwy na to, że jest żywy Bóg. Ale Bóg jest. On jest wszędzie. On jest naokoło. Jego można dostrzec. Jego chwałę można dostrzec w całym stworzeniu. Nie powstałeś z żadnego wybuchu piachu. Nie powstałeś z jakiejś góry śmieci jakiejś. To tak jakby popatrzeć na auto albo na jakiś wieżowiec i powiedzieć, że on sam powstał z jakiegoś wybuchu. No to jest totalny nonsens, żeby powiedzieć, że auto, które ma silnik, które ma elektryczne okienka, które ma... że to auto powstało samo z siebie z jakiegoś wybuchu. To jest tak idiotyczne. To jest tak niemożliwe i idiotyczne. Tak samo ty jesteś stworzony w sposób mega inteligentny. Masz ciało, które samo funkcjonuje. Nie musisz myśleć, czy weźmiesz kolejny oddech. Nie musisz się zastanawiać. Twoje ciało jest zaprogramowane do tego, aby nosić życie w sobie. Abyś żył. Ale człowieku, żyjesz jak taki żywy trup, niestety. Każdy człowiek tak żyje. Dlatego, że jesteś oddzielony od Boga. Nie dostrzegasz Boga. Żeby Boga dostrzec, potrzebujesz otworzyć swoje serce. Nie na żadną religię, ale swoje serce na to, że jest Bóg. Że On Ciebie stworzył. Że On jest Twoim Ojcem. Ten Bóg, On jest Twoim Ojcem.
Przyjacielu, jeżeli chcesz poznać swojego prawdziwego Ojca, dobrego Ojca, Stwórcę, jeżeli chcesz poznać to źródło, to jest źródło tego wszystkiego, co uważamy, że jest pełnią życia, co jest dobre w naszym życiu. To jest Bóg. On jest źródłem. On jest źródłem życia. Jeżeli chcesz podłączyć się do tego źródła, jeżeli chcesz przeżyć spotkanie z żywym Bogiem, to jest to możliwe tylko przez osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Rozumiesz? Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ale jak się spotkać z tym Jezusem Chrystusem osobiście? Powiem Ci jak. Po pierwsze, potrzebujesz otworzyć swoje serce i powiedzieć: chcę poznać Jezusa Chrystusa. Chcę. Jeżeli się wstydzisz powiedzieć to teraz publicznie przede mną, to możesz to zrobić w swoim pokoju. Możesz to zrobić, kiedy jesteś sam, kiedy Cię nikt nie widzi. Powiedz: Panie Jezus, jeżeli ona mówi prawdę, jeżeli jesteś realny, to ja chcę Ciebie doświadczyć. Ja też chcę poznać żywego Boga. Przyjaciele, nie ma nic bardziej wartościowego, nie ma nic piękniejszego niż spotkanie z Bogiem. Rozumiesz? Ani najlepsza impreza, ani jakieś super narkotyki, ani najpiękniejszy romans. Nic nie można porównać do tego, jakie wspaniałe jest spotkanie się z Bogiem. Ja miałam ten przywilej ponad 10 lat temu. Mieszkałam w pięknym kraju, mieszkałam w Australii. Byłam bardzo odpalona w karierze. Dobrze zarabiałam, radziłam sobie dobrze, miałam wszystkie te rzeczy, o które większość ludzi zabiega. Jeździłam sobie na rafę koralową, na fantastyczne wakacje. Ale wiecie co? Ja wstawałam po różnych imprezach i ja czułam pustkę w sercu. Ja pytałam się tak wewnątrz siebie, czy jest coś więcej? Czy jest coś więcej? Bo co z tego, że mam w ogóle super czas w piątek, kiedy w niedzielę mam kaca i w ogóle nie chcę myśleć o poniedziałku. Tak się właśnie czułam. No co z tego, że miałam w ogóle super czas w piątek, kiedy się napiłam, kiedy poimprezowałam? Co z tego, kiedy poszłam na zakupy, miałam jakąś fajną nową rzecz, nową torebkę, ale nowa torebka stała się starą torebką za jakiś czas. Albo jakiś nowy kochanek znudził mi się totalnie i już nie chciałam tego kochanka, był przestarzały. I ja po prostu czułam w swoim sercu, zastanawiałam się, czy jest coś więcej. Czy jest coś więcej niż tylko te takie fizyczne doświadczenia. Czy jest Bóg, czy jest jakiś głębszy sens wszystkiego tu na ziemi? Wiecie, jest takie miejsce w sercu każdego człowieka, taki znak zapytania na temat Boga. Czy jesteś? Bo wiele osób sobie myśli: o, ja wierzę w Boga. Ja wierzę w Boga, albo ja kiedyś doświadczyłem, że kiedyś coś się stało, ale był taki jakiś cud i wyszedłem z tego cało. Wiele osób ma takie doświadczenia i chcę Ci powiedzieć, że właśnie to jest kontakt z Bożą łaską. Te wszystkie piękne dni, te wszystkie dobre doświadczenia, te westchnienia, które mamy w tym wewnętrznym człowieku, to wszystko to jest łaska Boża. To, że jest piękna pogoda, to, że jest słońce, to, że są wakacje, to wszystko jest Boża łaska. Ale chcę Ci powiedzieć, że masz tą łaskę tylko i wyłącznie po to, aby się teraz zadeklarować i poznać żywego Boga osobiście. Bo Bóg już swój krok wykonał. On już zrobił wszystko, co miał zrobić. On zrobił swój krok do Ciebie. On dał Jezusa Chrystusa. Ale przyjacielu, potrzebujesz przyjąć Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz powiedzieć: Jezus, tak, przyjmuję Cię. Przyjdź do mojego serca, przyjdź do mojego życia. Panie Jezu, chcę Ciebie poznać. Jeżeli ona mówi prawdę, że jesteś taki piękny,
że jesteś taki dobry, że jesteś tym spełnieniem wszystkich pragnień w serca człowieka, to ja chcę Ciebie poznać. Przyjacielu, powiedz tak do Jezusa. Powiedz tak. Wezwij Jego imienia. Powiedz: Jezus, chcę Ciebie poznać. Jeżeli zrobisz to realnie, to On przyjdzie. On przyjdzie i będziesz zbawiony. Zbawiony to znaczy, że będziesz uratowany. Że nie pójdziesz na zatracenie. Będziesz żył w pokoju na wieki. Amen.